Cześć, to jest mój Rudy. A czy wy macie jakieś zwierzęta domowe? Czy myślicie, że nasze sukulenty, kaktusy są bezpieczne dla nich? Szczęście tak. Oto kilka przykładów. Zygokaktus, sedum burrito, pieprzówka peperomia, aeonium, acampaseros, haworsie, gasterie, litopsy, fenestria, split rock i rojniki oraz echeverie i pochodne. Popularne drzewka szczęście mogą u naszych czworonogów wywołać zaburzenia akcji serca, wymioty i ospałość. Wężownice zaś mogą wywołać biegunkę, rozwolnienie czy ślinotok. Kolejną szkodliwą rośliną jest senecio, czyli starzec. Tutaj objawami są wymioty, biegunka czy osłabienie. Kontakt z białym sokiem wielczomiecza może wywołać podrażnienie skóry bądź podrażnienie jamy ustnej. Choć aloes ma właściwości lecznicze, to po spożyciu przez naszych zwierzaków może u nich wywołać brak apetytu, biegunkę i wymioty. Choć kaktusy nie są trujące dla naszych zwierzaków, to jednak ich ciernie, zwłaszcza zakończone haczykiem glochid, mogą powodować podrażnienia skóry. I na koniec żyworódka. Jej spożycie objawia się wymiotami, biegunką, ślinotokiem. Trzeba jednak uważać, iż zwiększona ilość, którą nasz psiak czy kot zje, może nawet doprowadzić do osłabienia, nieregularnego bicia serca, a nawet śmierci. Należy pamiętać, że nawet rośliny nie zaliczające się do trujących mogą u naszych czworonogów wywołać roztrój żołądka, jeżeli są spożyte w większych ilościach, bądź mogą nasze zwierzaki być nawet uczulone na te rośliny. Ilość, jaką nasze sierściuchy zjadły, również wpływa na natężenie objawów. Jeśli podejrzewamy zatrucie lub uważamy, że połknęli oni coś, co może być trujące dla nich, należy niezwłocznie skontaktować się z weterynarzem. Warto też wziąć próbkę wymiotów. Warto też wiedzieć nazwy roślin, ponieważ wtedy ułatwi to pracę weterynarzowi, który będzie w stanie określić, jaka substancja chemiczna była zawarta w danej roślinie i jak dalej postępować. Jak zapobiegać przypadkom zatrucia? No, najprościej jest po prostu nie kuwać takich roślin, bądź postawić je w takim miejscu, gdzie nasze koty na przykład nie skoczą, czyli poza zasięgiem naszych milusińskich. Proponuję kupienie specjalnej trawki dla kota, bądź mięty lub też kociomiętki. Na szczęście mój Rudy lubi sobie pogryzać się trawę w naszym ogrodzie, a moje rośliny zostawia w spokoju. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania bądź też komentowania. Pozdrawiam, cześć!